moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w niedzielnym wydaniu Disco Stacji. Moi kochani, ta data, czyli 11 grudnia, jest naprawdę godna zapamiętania, ponieważ dzisiaj ze mną jest fantastyczny Marek z zespołu Efekt. Po raz pierwszy w Disco Stacji, więc myślę, że możemy go dzisiaj wykorzystać na maksa. Jeżeli macie do niego jakieś pytania, ds. Wasze pytanie pod numer 72212. Marek przyniósł kilka bardzo fajnych płyt, które na pewno będę rozdawać za te najfajniejsze pytania, a już teraz zapraszam Was na pierwszy teledysk. Będzie to oczywiście zespół Efekt i Aniele Mój. Ja przypominam, że naszym dzisiejszym gościem jest Marek z zespołu Efekt. No i właśnie, słuchaj, Marek, muszę się Ciebie zapytać, dlaczego dopiero teraz jesteś u nas w Disco Stacji? A tak się złożyło. Po prostu nie było kiedy, nie było czasu. Nie było kiedy dla nas. No niestety, przykro mi bardzo, że tak wyszło, ale nie mieliśmy czasu. Po prostu nie mieliśmy czasu, cały czas rozjazdy, koncerty, wyjazdy. No i tamtą niedzielę na ten program musiałem na żywo zdążyć, przyjechać punktualnie, nie dać ciała. To było bardzo dla nas ciężkie, ale mamy taki teraz okres spokojniejszy, jest Adwent. Możemy sobie przyjechać, spokojnie porozmawiać, bezstresowo, punktualnie. Oczywiście, okay. W niedzielę nie ma korków, więc jest to na mniej pewno jakieś na pewno. Ułatwienie. Pewnie. A powiedz mi w takim razie, kiedy powstał zespół Efekt? Matko, to dawno temu było, nie pamiętam. Oj tam, no możesz nam zdradzić. Yes? Zespół Efekt powstał tak mniej więcej w 2006 roku. Coś to tak... nie tak dawno. No, nie tak dawno, prawdę mówiąc. Gramy już od dłuższego czasu, natomiast w innych składach, pod innymi nazwami. Natomiast Efekt to jest 2006 rok. Tak się zamarzyło mi po jakichś tam przebojach z innymi kapelami, że a, chcę coś swojego, swoje piosenki piszę, robię swoją muzykę, komponuję, mówię, coś fajnego zrobimy. No i to Efekt, no po prostu. A ile osób w ogóle wchodzi w skład twojego zespołu? No na dzień dzisiejszy to jestem ja i czterech tancerzy. No właśnie, i tutaj mam pytanie, dlaczego nie ma tancerek? Tancerki? No nie, no po prostu wolimy tancerzami, wolę tancerzy, jesteśmy typowym takim boys bandem, grupą wokalno-taneczną i po prostu wolę panów niż dziewczyny. Nie, jak to brzmi, słuchajcie? Nie dwuznaczne, żeby były jakieś tam, nie wiem, osądy, natomiast nie, po prostu taka jest perspektywa, taki jest jakby nasz imidż sceniczny, gdzie po prostu dziewczyn, no, nasze prace nie uznajemy w tym przypadku. No, śmiem twierdzić nawet, że show w wykonaniu mężczyzn jest fajniejsze, no bo naprawdę? To jednak są jakieś akrobacje, salta, wyskoki, skoki i inne figury breakdance'owe, gdzie po prostu to robi wrażenie na scenie podczas naszego występu, a jednak, no, mało która dziewczyna byłaby zdolna do tego typu akrobacji. No, słuchaj, można je trochę wyszkolić, poza tym dziewczyny są atrakcyjne. Ja tutaj jednak będę bronić kobiet, jako, no, sama jestem reprezentantką płci pięknej, tak więc wiesz, ale nie będziemy o tym polemizować. Ja Wam chciałam natomiast przypomnieć, moi drodzy, że jeżeli Wy macie jakieś pytania do naszego gościa, ds. Wasze pytanie pod numer 72212, a już teraz zapraszam Was na kolejny klip. Powiedz mi, Marek, czy Ty znasz Spajka? A, Spajka? Znam Spajka. Znasz? A lubisz Czas na Lans? No pewnie. No to teraz, słuchaj, dla Ciebie i dla wszystkich Czas na Lans. No to troszeczkę się polansowaliśmy, więc teraz wracamy do naszego gościa i ja mam już pierwsze pytania od Was, moi drodzy. Proszę bardzo, hej, witam serdecznie zespół Efekt. Słuchanie Waszych piosenek to u nas już rodzinne. Mam dwa pytania. Kto pisze u Was teksty piosenek? To jest pierwsze pytanie, proszę, może odpowiesz? Tylko ja. Tylko i wyłącznie Ty. Tak. Tylko ja piszę teksty. Okej, okay, no to teraz drugie pytanie, żeby nie było za łatwo. Czy będzie koncertować w okolicach Narola na Podkarpaciu? Pozdrawiam, Ania. Tak, na Podkarpaciu my w tym roku byliśmy często, gęsto. W przyszłym roku też już są zaplanowane koncerty na Podkarpaciu. W okolicach Narola to dokładnie nie pamiętam. Możliwe, że tak blisko tam aż nie, ale gdzieś tam koncerty właśnie na tym Podkarpaciu, Rzeszowszczyzna, tam te granice województwa świętokrzyskiego. Często, gęsto w przyszłym roku na pewno będziemy. A ja w ogóle już tutaj się od Ciebie dowiedziałam, że jesteś już zabukowany na ponad 6 miesięcy do przodu. No jest grubo, jest jakiś, nie wiem, popyt na tą muzykę, popyt na Efekt chyba i no, telefony cały czas się urywają, gdzieś tam ustawiamy i ludzie nawet szukają terminu już na karnawał, na święta, no nie ma szans. To powiedz, czy na przykład zajmujesz się jeszcze czymś innym, czy tylko muzyką? Na dzień dzisiejszy zajmuję się tylko i wyłącznie muzyką, mam swoje studyjko, tam gdzie robię swoje pioseneczki, piszę te teksty, komponuję muzykę i to mi spędza czas tygodniowo.
tygodniowe. Natomiast przychodzi weekend, pakujemy się, siadamy w naszego busika i jedziemy gdzieś tam w Polskę grać, koncertować. I tak nas nie ma. Weekend wracamy potem i tak się pętelka zamyka. Co weekend. O mój Boże, no to słuchaj, powiem Ci, że masz naprawdę dużo energii, ale widać, że to, co robisz, sprawia Ci niesamowitą frajdę, a wiadomo, najważniejsze robić to, co się kocha, prawda? Właśnie. I jeszcze jak za to płacą, to jest w ogóle podwójne szczęście. No, wiadomo. Ale to słuchaj, teraz mam do Ciebie kolejne pytanie. Skąd ta nazwa zespołu? Nazwa zespołu wzięła się przede wszystkim od piosenki. Efekt seksoholika, ciało moje przenika. Okej, muszę to przetrawić, to jest niedziela. Ta. Efekt seksoholika. Ciało moje przenika. Była taka piosenka, ma taką piosenkę, to jest jedna z naszych pierwszych. Tytule seksoholik. Mhm. Nazwa właśnie efekt. I ten efekt podłapaliśmy. Fajna nazwa, pełno tego jest wszędzie. Jest efekt, nie? Jest efekt. Chcieliśmy zrobić coś fajnego, efektownego, efektywnego, a mamy taką jakby między innymi darmową reklamę, bo wszędzie tego efekt jest pełno. Przy jakichś proszkach, na lakierach do włosów, efekt, efekt, efekt. Gdzie byś nie chciał, ten efekt jest i go widzisz. No, w sumie masz rację, ale wiesz co, teraz nie będziemy oglądać efektu. Wiesz, kogo teraz obejrzymy? No, słucham. Sebiego. Co ty na to? Spoko, bardzo chętnie. Doktorek. Mhm. Ze mną i z Wami jest Marek z zespołu Efekt. Przypominam, czekamy na Wasze pytania. DS. Pod numer 72212. Ja dostałam tutaj naprawdę bardzo ciekawe pytanie od chyba naprawdę bardzo takiej Twojej wiernej fanki. Słucham Waszej nowej piosenki Ogarnij się i nasuwa mi się pytanie, jak mam ją interpretować? Czy tekst dotyczy życia prywatnego wokalisty, to znaczy aktualnego stanu emocjonalnego? Jako fanka zespołu chciałabym uzyskać odpowiedź. Jesteśmy ciekawi, skąd biorą się pomysły na tego typu piosenki? Piosenka jest absolutnie nie autobiograficzna. Piosenka jest tam opowiadająca gdzieś o jakimś mężczyźnie, który ma już dosyć swojego życia, trochę jest znudzony gdzieś tam i sobie jedzie na imprezę właśnie i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem, jak to się do tego odnieść. Piosenka jest przebojowa przede wszystkim. Jej nigdzie nie ma jeszcze. Dopiero gdzieś tam jest filmik na YouTubie, nagrany przeze mnie, wrzucony, ale piosenki nie ma jako takiej, a ludzie tym się już cieszą, fazują, za przeproszeniem. Czyli się na pewno spodobała. No, mam nadzieję. No to ja myślę, że taką Twoją prawdziwą, wierną fankę powinniśmy chyba nagrodzić, co? No pewnie, no to którą płytkę jej dajemy? No to może Ty wybierz, bo oczywiście będziesz jej również podpisywał, chociaż to są składanki. Nie, to są składanki, na każdy ze składanek jest jakaś nasza piosenka, jedna czy dwie. To są składanki dwupłytowe, więc może muzyczne premiery. Dobra, no to słuchaj. Fajna składanka, wydawnictwo Paparazzi. Fajna składanka, polecie. No to teraz fajny teledysk. Będzie to D-Bomb i powiedz mi, co czujesz. A, super. Moi drodzy, witam Was po krótkiej przerwie. Na szczęście Markowi się u nas bardzo podoba i cały czas ze mną tutaj dzielnie stoi, odpowiada na Wasze pytania, które możecie zadawać. Wystarczy wysłać SMS-a ds. Pod numer 72212, a jeżeli Wasze pytanie nam się spodoba, no to zostaniecie nagrodzeni. I tak na przykład zobaczymy, co my tu jeszcze mamy. Proszę bardzo, ile koncertów w ciągu roku zespół ma i czy na koncercie trafiła się jakaś zabawna historia? I o to pyta Grzegorz z Gdyni. Uwielbiam te zabawne historie. Mów. Zabawne historie. Mhm. Muszę sobie przypomnieć jakąś zabawną historię. Nie, z reguły gdzieś tam jeździmy, to są tam jakieś przypadki i inne cuda dziwy. Pamiętam kiedyś graliśmy na południu Polski, województwo świętokrzyskie. Jakaś taka niezbyt ekskluzywna dyskoteka. Mhm. I jakiś jeden pan po kilku głębszych stał i ciągał za kable pod sceną. A, za kable. I jakiś kabel tam wyciągnął, nagle muzyka przestała grać. Wszystko, kurczę, co się stało? Co się stało? Nagle dreszcz taki, no dobra, muzyka przestała grać, ale my śpiewamy dalej. I normalnie cały tłum, cała dyskoteka razem z nami zaczęła śpiewać, oczywiście Ruda jest moja. Stał oczywiście właściciel tego klubu z boku, gdzieś tam patrzył, mówił, o kurczę, chłopaki, ale to było niezłe. Nie wiedziałem, że wy śpiewać umiecie. No coś ty, słuchaj, czyli wyszliście z tej sytuacji obronną ręką. Nie, i powiem szczerze, dzięki tej sytuacji naprawdę uzyskaliśmy taką renomę, jakby można powiedzieć, bo zawsze było takie twierdzenie, że o, przecież zespół disco polo, to oni tylko playback, nie potrafią śpiewać, w ogóle bez talencia, a tutaj nagle muzyka zgasła, nie wiadomo, co się stało i... Dobra, poczekaj, jazda. Jeżeli tak tutaj mówisz, to proszę bardzo, zaśpiewaj coś. Co? Co chcesz? Może na przykład fragment piosenki Ubranie na podłodze. Jej ubranie na podłodze, dłużej czekać już nie mogę, kiedy w końcu to się stanie, gdy poczujesz mnie, kochanie, coraz bliżej ciała, jesteś taka słodka, mała, I co? Bo póki jesteś młody, Bóg trochę dał urody, rozkładaj panom nogi i nie wstydź tego się! No właśnie, fantastycznie śpiewasz, no to teraz zobaczymy, jak to będzie na teledysku, na który teraz już serdecznie Was zapraszam. Oczywiście Efekt i Ubranie na podłodze. Ale już z playbacku.